Dobry wieczór, witajcie moi drodzy. Dzień dobry tym, którzy oglądają później. Moi drodzy, smartfon na rowerze. Czyli w jaki sposób mogę sobie ułatwić funkcjonowanie rowerowe, mając pod ręką smartfona. Oczywiście ci z nas, ci z Was, którzy mnie znają, wiedzą, że dla mnie rower, ten mój składaczek, 20-calowy, to przede wszystkim taki środek transportu. Jadę nim na spotkanie czy odwiedzić znajomych. Rzadko korzystam z niego rekreacyjnie, jeśli chodzi o takie wyjazdy weekendowe. W związku z tym też moje doświadczenie, moje opowieści dzisiaj będą tej mojej perspektywy. Czyli tak jak wczoraj byłem we Wrocławiu, no to mój składaczek wylądował w pociągu, dojechałem we Wrocławiu, na miejsce, gdzie miałem dojechać, to znaczy na stację kolejową, rozłożyłem rower, pojechałem na spotkanie. Po spotkaniu wróciłem na pociąg i wróciłem do domu do Warszawy. Do, potem pojechałem dalej do, do Nadarzyna. Także tego typu używanie. Czy w poprzedni weekend tutaj przyjaciel mówi: Słuchaj, wiesz co, już woda w basenie u mnie tutaj koło domu ma 21 stopni, możesz przyjeżdżać? No to znalazłem w aplikacji rowerowej ciekawą, której jeszcze nie znałem, ścieżkę rowerową i pojechałem. Albo gdy jeżdżę do naszego biura do Pruszkowa, to drogę to już znam po prostu, każdy kamień, co dzień na tej drodze znam. No to wtedy odpalam sobie taką aplikację, która wytwarza we mnie nawyk równego pedałowania, tak zwanej kadencji, bo zauważyłem, że jeżeli równo pedałuję, jeżeli nie mam jakichś takich zrywów, że tutaj nagle zobaczę jakiegoś małolata. Na góralu, i będę go wyprzedzał, potem zwolnię, to, to jakby nie tędy droga. Tylko jeżeli sobie równiutko pedałuję, troszkę tak jak jazda samochodem, gdzie trzymasz stałe mniej więcej obroty, a manipulujesz skrzynią biegów, to troszkę podobnie też czasami się bawię, jeśli chodzi o ten dojazd moim składaczkiem na, do biura czy na spotkania. I to o, tych, o tego typu używaniu, o tego typu doświadczeniach Wam opowiem. Natomiast z racji tego, że każdy z nas ma smartfona, no to. On w niektórych sytuacjach może pomóc. Oczywiście, jeżeli jadę na wycieczkę po terenie, który znam, no to cieszę się przyrodą, cieszę się miejscem, gdzie jestem, nie potrzebuję jakichś gadżetów, jakichś aplikacji. Natomiast mówiłem Wam, że wczoraj byłem we Wrocławiu, jakiś czas temu Kraków, Gdańsk. Czasami wyjeżdżam do Warszawy. Mieszkam koło Warszawy, ale Warszawa jest tak dużym miastem, że ja nie ogarniam tego miasta. Znaczy, gdzieś wam się spotkać z kimś. Potrzebuje do tego mapy. No i to, no i to, o tym dzisiaj będę z Wami rozmawiał, o tym będę Wam opowiadał. Mówię, że będę z Wami rozmawiał, bo już widzę, że nie jestem sam, bo tutaj Dariusz Morawski się pojawia z Frankfurtu. Dobry wieczór, my tak nawzajem się odwiedzamy. Ja u Dariusza się pojawiam raz na jakiś czas, żeby posłuchać audycji, którą prowadzi online. Tutaj on się z kolei pojawia na moim kanale, żeby gdzieś pogaworzyć o różnych gadżetach i usprawnieniach życia. Także witam serdecznie. Witam też. Tych z Was, którzy tutaj się jeszcze nie powitali, którzy jeszcze nie rzucili hej, cześć, dobry wieczór, dzień dobry. Także tutaj, jeżeli będziecie w zasięgu klawiatury i swoich kont YouTube'owych, to oczywiście się odzywajcie. A ja podzielę się. Podzielę się tym, co tutaj widzicie na dzisiejszej okładce. Po pierwsze, widzicie Google Maps. Google Maps, wszyscy chyba znamy. To takie stare, dobre małżeństwo. Jak nie wiesz, w jakiej aplikacji poszukać restauracji, kawiarni, drogi, jakiejś skrótu, czy nawet transportu publicznego, no to zwykle pewno sięgniesz po Google Maps, i tak samo na moich wyjazdach rowerowych. Tutaj zaraz koło Google Maps macie ikonkę komut, komut tak, tutaj e Prawdopodobnie bliżej do tej aplikacji będzie Dariuszowi z Frankfurtu niż mnie, bo to z tego pamiętam, to jest chyba niemiecka aplikacja. To są takie mapy skrojone na rower. Mówiłem o tym, że w weekend jechałem do kolegi, żeby popływać u niego w basenie. To właśnie w tej aplikacji komód znalazłem fajne, ciekawe, takie właśnie skrojone na rower ścieżki. No bo ta aplikacja jest pomyślana, jest zrobiona właśnie pod rowerzystów, także, także ona w ten sposób. A tutaj to, co widzicie zupełnie po prawej stronie, na okładce, czyli wahu. Czy Wahu, czy jakkolwiek to będziemy zwali, no to jest, firma jest amerykańska, więc Wahu prawdopodobnie warto mówić, to y, tą firmę możecie kojarzyć ci z Was, którzy. Troszkę może bardziej profesjonalnie i sportowo jeździć rowerami niż Bernard Fruga, bo ta firma produkuje sprzęt fitnessowy, więc innymi bardzo dobre liczniki na rower. Natomiast jest też aplikacja, właśnie darmowa aplikacja, której sobie używam, żeby sobie gdzieś się pobawić moją kadencją. O kadencji, jeszcze później mówimy oczywiście o kadencji Sejmu czy samorządów terytorialnych, tylko o kadencji w rozumieniu jeżdżenia rowerami, ale do kadencji to sobie jeszcze moi drodzy dojdziemy. Witam tutaj kolejne osoby, które się pojawiły, witam tutaj Jakuba. Kuca, który się raz na jakiś czas pojawia na naszych spotkaniach. Witam serdecznie i proszę Was, panowie, bo na razie panowie się odezwali, a jeżeli jakieś panie są, to też proszę się odzywać, Wtrącajcie się, dopowiadajcie dzielcie się też swoimi wrażeniami i swoimi. Punktami widzenia tą historię. Ktoś może powiedzieć, stary, ale po co smartfon na rowerze? Zostaw reszty tego smartfona w domu, oderwi się, od niego po co jakieś powiadomienia, telefony, ciesz się, ja z dom rowerem i to mi się wydaje całkiem dobre podejście, a ktoś inny powie, słuchaj, nie, nie, ja traktuję swój sport poważnie, wszystko mierzę, wszystko badam, gdzieś mam jakąś grawela, jeżdżę sobie i tak dalej. Oczywiście e, też, e, oczywiście też tak, może, e, też tak może, może być, albo taki właśnie złoty środek, jak w moim przypadku. E, dobrze, no to e, moi drodzy, zacznijmy od. Od początku, czyli zacznijmy od tego, co prawdopodobnie wszyscy bardzo dobrze znamy, czyli Google Mapsy. Może wiesz, a może nie wiesz, że Google Mapsy bez przerwy się rozwijają tak. Ja w którymś tam momencie zauważyłem, że Całkiem sympatycznie z Google Mapsami się jeździ na rowerze. Częsty widok, jak jestem w jakimś mieście, szczególnie nie swoim mieście, prawda? To jest taki po prostu u mnie na rowerze, że mam do kierownicy przypiętą komórkę, zwykle w tym pokrowcu. Wiem taki pokrowiec wodoszczelny, on może nie jest idealny do dotykania przez ten ekran, jeżeli pogoda jest dobra, ale nie mam problemu z tym, że będzie jakiś deszcz po prostu i gdzieś sobie będzie padać i po prostu tutaj na Google Mapsach widzę, gdzie mam jechać i tak między innymi wczoraj widziałem na Google Mapsach, jak sobie dojechać na rynek Psiego Pola, gdzie umówiłem się tam z klientką na, na obiad, żeby dojechać. Natomiast mówiłem przed chwilą, że no tak, ale jak w weekend, to jechałem sobie na takiej, fajnej aplikacji na aplikacji Kahoot, no to czego wczoraj pojechałem we Wrocławiu na Google Mapsach, a nie na tej świetnej rowerowej aplikacji nie, nie tylko, tylko, tylko Komoot, dlatego że Komoot to jest ciekawy model biznesowy. Ja sobie tę aplikację zainstalowałem i jako osoba, która Rejestruję sobie u nich konto. Dostałem w pakiecie jeden rejon. Mogą sobie wybrać jaki rejon? Ja sobie wybrałem ten rejon część południowa Mazowsza, czyli tutaj te moje okolice, Pruszkowa, aż gdzieś tam po powarkę, po, Warkę, po Radom i tak dalej w tych, w tych miejscach. I to jest ta mapa, którą ja mam, szczegółowo sobie mogę te trasy, wycieczki tutaj w mojej okolicy wybierać. Jak pojechałem wczoraj do Wrocławia i wysiadłem z pociągu, pisałem sobie rynek Psiego Pola, system faktycznie bardzo ładnie mi trasę wyznaczył, potem kliknąłem, żeby rozpocząć nawigację i system mówi, no tak, ale... Jeżeli chcesz mieć tą mapę Dolnego Śląsku, to musisz ją e, kupić. To akurat nie, nie mam jakiegoś powodu, żeby kupować mapę Dolnego Śląsku i tej aplikacji jeszcze aż tak bardzo nie pokochałem, żeby kupować cały pakiet map, w związku z tym przełączyłem się oczywiście na stare, dobry Google Maps, także stąd odpowiedź. No to skoro mówię, że jest taka świetna aplikacja, commute, skrojone mapy na rower, no to czemu, drogi Bernardzie, skorzystałeś z Google, albo... No tak naprawdę wróciłem do, do tego, co, co znałem, co, co działało. Natomiast, jak mówię, w tej wersji darmowej, ta aplikacja Komód, chyba tak by należało to czytać, ona się świetnie sprawdza, właśnie takich wycieczek lokalnych, dlatego że tutaj, jak sobie spojrzałem na to, co gdzieś mogę znaleźć, no to gdzieś tutaj ta, ta, ta aplikacja też proponuje jakieś wycieczki, na przykład tutaj gdzieś sobie wybrałem jakąś wycieczkę w okolicach mojej wioski, tu od razu mi zaproponował jakąś tam trasę, która zajmie mi godzinę, pojedziemy sobie koło łuku Unii Europejskiej, który pewnie nie wiecie, ale to jest taki jeden... Pasjonat niedaleko naszej wioski, który zbudował taki łuk Unii Europejskiej, ale to jakby na, na, inną, na inną opowieść. Także tutaj ta, ta aplikacja z kolei, jeżeli wiem powiedzieć, ale po co i komu ta aplikacja, no to przede wszystkim w takiej sytuacji, jeżeli chcesz poznać z dwóch kółek swoje mniej lub dalsze okolice, to możesz kupić, albo jeżeli oczywiście turystyka rowerowa nie jest ci obca i nie tak jak ja od miasta do miasta, od klienta do klienta, ale gdzieś tam jakieś agroturystyki, jakieś różne ciekawe miejsca, to wtedy prawdopodobnie to około 100 zł sobie wrzucisz do tej aplikacji komiut, będziesz miał, miała, miała po prostu wszystkie mapy, no i będziesz mógł z tego, będziesz mogła z tego skorzystać. Tutaj w międzyczasie tradycyjnie Pojawił się pan Justas. Witam pana bardzo serdecznie. Miło pana widzieć po raz kolejny na naszym spotkaniu. No i skoro tutaj mówiłem o tych dwóch aplikacjach mapowych, w zasadzie jednej tej mapowej, czyli tej Google Maps, która mi pomaga w takiej nawigacji w miastach. Szczególnie, że te ścieżki rowerowe są dość mocno i często aktualizowane w Google Mapsach, i tej drugiej, tej aplikacji. Komód, która pomaga mi tutaj dziś w oglądaniu tych terenów wokół mojej miejscowości. No to jeszcze ta trzecia aplikacja, która tutaj jest na ekranie czyli ta, ta aplikacja Wachu Fitness. Wachu Fitness jest to aplikacja, która przede wszystkim jest takim rozwiązaniem, do trenowania, czyli do tego też, jak widzicie, to na tym obrazku, prawda? On pokazuje prędkość, rytm serca i pokazuje kadencję. Kadencja to jest stosunkowo nowe słówko, którego się nie tak dawno temu nauczyłem, czyli kadencja to jest po prostu to, ile obrotów na minutę robisz, pedałując, jadąc swoim rowerem. Wyczytałem, że tacy ludzie, którzy sobie gdzieś tam rekreacyjnie jeżdżą, raz na jakiś czas, tą kadencję mają 30, 40, 50, 60, może 70. Natomiast już profesjonaliści ta kadencja leci gdzieś do 100 albo, albo wyżej. Z tym tylko, że oczywiście jak tak patrzymy na innych, którzy jeżdżą rowerami, no to niektórzy gdzieś tam widzimy bardzo szybko zasuwają, tak? Niektórzy zasuwają szybko, potem przestają pedałować, znowu potem pedałują y, szybciej. Ja robiąc te kilkadziesiąt kilometrów y, rowerem każdego Tygodnia, czy to tak jest? No, 40, powiedzmy, kilometrów każdego tygodnia robię, więc to można powiedzieć, że, że kilkadziesiąt. Z tego doświadczenia zauważyłem, że jest mi najlepiej, w sensie, najmniejszy ból nóg i najprzyjemniej, jeżeli w miarę regularnie pedałuję. Natomiast, żeby sobie gdzieś tam umocnić taki właśnie nawyk tego regularnego pedałowania, sobie powiedziałem: Dobrze, to taką będę sobie robił zabawę. Jak mam te 20 czy 30 minut przejazdu z Nadarzyna do Puszkowa do naszego biura, tak jak mówiłem, tą drogę już znam, no to sobie będę mierzył. Jak szybko tutaj przebieram nogami, i tutaj zaraz Wam pokażę, moi drodzy, zapis z któregoś z wyjazdów do Pruszkowa. O. Tutaj będzie i Wam tutaj pokażę. O, spójrzcie, ja tutaj się schowam. To jest akuratnie zapis z wyjazdu chyba na spotkanie z Olegiem 7, 7 czerwca. Tak, jechałem do Pruszkowa sobie z nadarzyna, czyli tam 8,5 kilometra. Natomiast. To, czym się bawiłem, to bawiłem się tym, że starałem się pilnować, żeby w miarę równo pedałować. Czyli to, tu u nas na Mazowszu jest generalnie bardzo płasko, w związku z tym nie ma tutaj wielkich wyzwań z przerzutkami, natomiast gdzieś tam jest temperamentem, wyzwanie zwolnić, przyspieszyć i tak dalej. Ja miałem takie podejście sobie dobra, to ja będę tak próbował, żeby tak pedałować, tak 60 do 70 tych kadencji, no i jak widzicie tutaj średnio mam 64, maksymalnie gdzieś tam już pod koniec, bliżej pruszkować, gdzieś tam było te 80, ale generalnie starałem się trzymać, także tutaj sobie to traktuję jako taką, no można powiedzieć trochę zabawę, a trochę takie wytworzenie sobie nawyków, a trochę urozmaicenie trasy, która już gdzieś tam jest dłuższa, którą znam, szczególnie, że zwykle mam w uchu słuchaweczkę i w tle gdzieś na smartfonie sobie coś tam, ktoś sobie gada z YouTube'a, bo w końcu przedstawałem na YouTube'a Premium, czyli żeby sobie ta te, te aplikacja już tam w tle działała i sobie tam zwykle jakiegoś youtubera słucham w momencie, jak sobie jadę to jest w tle, a tutaj wtedy na tym głównym yy, ekranie komórki wiem, z grubsza ten ekran, który tutaj widzicie, czyli ten właśnie z tymi y, cyferkami. No dobra, ale y, niektórzy z Was mogą powiedzieć, dobra, dobra stary, ale to ta aplikacja ci mierzy to, jak ty szybko y, pedałujesz jak to działa. No, y, aplikacja y, mierzy, to prawda, y, natomiast, żeby aplikacja mierzyła, to ona potrzebuje tej, widzicie, y, mieć taki czujnik, nie? Takie, takie urządzenie które po prostu ono akurat nie działa jeśli chodzi o komórkę na Bluetoothie, w związku z tym ona tutaj Bluetoothem na komórkę to przesyła i można też połączyć z jakimiś profesjonalnymi licznikami na jakichś innych protokołach połączeniowych. Tutaj jak sobie spojrzymy, jak wygląda to, bo ja tutaj odpiąłem od, od roweru ten, ten gadżecik, prawda? Ten, ten czujnik to jest takie malutkie urządzonko, ono się nazywa. Magen czy Magen S3, S3, plus. I on jest o tyle ciekawym urządzeniem, że jeżeli ja sobie je przypiąłem tutaj. Do roweru, tak jak tutaj widzicie na obrazku, czyli tutaj przy pedale mam, no to ono im pełni rolę tego pomiaru kadencji, czyli ono mnie pilnuje, czy ja się pilnuję w tej aplikacji, jak ile tych obrotów robię, robię pedałami. Natomiast to jest urządzenie dwufunkcyjne, to znaczy, jeżeli sobie to urządzenie bym wpiął z kolei w innym miejscu w rowerze, to ono by też mogło być miernikiem prędkości. Zresztą tutaj może rzućmy sobie. Okiem na tą ciekawostkę z tym urządzeniem. Pozwólcie, że tutaj inny ekran Wam udostępnię. O, mamy to, mamy to. Ja tutaj się troszkę schowam. To są lepsze zdjęcia. Ciekawostka z tym urządzeniem jest taka że ona ma przełącznik taki dość ciekawy, ale prymitywny, ale ciekawy przełącznik, czyli jeżeli wyjmiesz bateryjkę i włączysz, to ona jest albo w trybie zielonym, znowu wyjmiesz bateryjkę i włożysz, będzie w trybie czerwonym. I teraz jeżeli jest w trybie czerwonym, czyli jeżeli ta dioda po wyjęciu bateryjki miga na czerwono, to urządzenie wchodzi w tryb kadencji, czyli w tym momencie jest tym czujnikiem kadencji, twój telefon czy twój licznik odbiera to jako te pomiary obrotów Tutaj Twoimi Twoimi pedałami. Natomiast jeżeli przełączysz, znowu włączysz miga na zielono, to wtedy staje się Czujnikiem prędkości. Teraz widzisz, tutaj e, montujesz to po prostu na prawym albo tylnym kole i wtedy ten sam czujnik będzie czujnikiem prędkości. Także być może e, po prostu jak już znudzi mi się zabawa kadencją, to ten, ten sam czujnik będę mógł wykorzystać jako czujnik prędkości. Moi drodzy, widzę, że tutaj mamy komentarz od Jakuba. Rower mam z licznikiem Sigma, z kadencją, ale ponieważ zwykle zabieram telefon, korzystałem z darmowej aplikacji CycleDroid. Po zmianie telefonu jeszcze nie, nie wymyśliłem, z czego będę korzystał. Mhm. O, Sigma to jest popularna marka takich mierników, natomiast taki, taką zliczarkę kilometrów, którą mam na moim rowerze, no to jest to taka prosta, słuchajcie, zliczarka, którą chyba z kilkanaście lat temu za jakieś kilkadziesiąt bodajże złotych e, kupiłem w jakimś chyba sklepie kawowym, gdzieś tam w tym, w, tym, w, tym, w, tym w, Chibo, w Chibo bodajże. I to jest takie fajne urządzonko, które tak wiecie tutaj pokazuje godzinę, to widzicie dziewiątą, dziewiętnastą, e, po przełączeniu Pokazuje nam, obs, akurat nie, nie tym guziczkiem kliknąłem, pokazuje nam cały dystans, ile przejechałem od w, w, poprzedniego wyzerowania tego licznika, tej akurat nie, 581 km, ja tam zdaje się chyba ze dwa miesiące temu ten licznik zerowałem. Tutaj ile w ciągu o, tam ostatnich przejazdów, to chyba ostatnie dwa dni, 102 km. I tutaj mamy co? Tutaj mamy ile ostatnio? Średnia prędkość. I, i czas. Także to, to, jeśli chodzi o takie urządzenie, to urządzenie podobnie, prawdopodobnie jak pańska Sigma, ono miało w zestawie coś takiego, co tutaj widzicie na ekranie, czyli po prostu taki magnesik, który się przypina do szprychy, czujnik taki z bateryjką, który tutaj masz przypięty do roweru i za każdym razem, jak ten magnesik przejdzie koło tego czujnika, no to jest zaliczany obrót w, tej, w tym urządzonku, czyli w tym prostym liczniku tam po prostu, Wpisujesz zaraz po przełożeniu bateryjki, jaki, jaki jest obwód Twojego koła, no i dzięki temu to urządzenie mniej lub bardziej dokładnie zlicza kilometry. To jest oczywiście wygodne, bo tak to kosztuje grosze, tak rzućcie na Allegro, to tego typu liczniki, tam są po 50, 60 czy tam ile złotych. Pewno te Sigmy są nieco droższe, ale niezbyt droższe, nie, nie, nie bardzo drogie. no Sigma to jest oczywiście duży zakres, prawda? Bo są te Sigmy takie takie taniuszki, tam 50-60 złotych, Są też Sigma, oczywiście za kilkaset złotych. Sigma to, to swoista marka. Także to taki. taki inne, inne z, tych, z tych gadżecików, które tam gdzieś, można powiedzieć, od zawsze gdzieś miałem przy, przy swoim rowerze. Dobrze, i to, co jeszcze chciałem wam dzisiaj powiedzieć, sobie tutaj spojrzę na listę. No aha, chciałem wam jeszcze powiedzieć o uchwycie na telefon. Zresztą no to już pokazałem na wstępie, prawda? Powiedziałem wam, że gdy jeździłem wczoraj po Wrocławiu, to przy moim rowerze, po prostu przy kierownicy był przypięty taki uchwyt z, ze smartfonem w środku. On to jest na dole zamykany na dwa rzepy i to chyba było rok czy półtora roku temu, jak też byłem we Wrocławiu i mnie jakaś ogromna ulewa złapała i wtedy miałem okazję też przetestować to, że naprawdę ten, ten pokrowiec dobrze działa, choć prawdopodobnie wygodniejszym pokrowcem mógł być pokrowiec taki, który nie jest wodoszczelny, czyli wtedy masz dostęp do ekranu, no ale wtedy znowu w przypadku jakiegoś tam deszczu czy, czy jakichś brudów, to ten twój telefon może bardziej być narażony, także to jest, to jest jedna historia. Aha, jeszcze coś, czego oczywiście specjalnie pod rower nie kupowałem. Ja to tutaj gdzieś mam w domu, to jest jest czujnik cardio, czyli pulsometr. Ja to sobie sprawiłem, jak sobie sprawiałem bieżnie. Natomiast to, co jest ciekawe w tej aplikacji do tych treningów, do tej, aplik tej aplikacji łachurze, że, że też możesz sobie synchronizować czujnik cardio. No i wtedy jadąc, on ci. Mówi, jak ci serducho bije, jak pedałujesz, jeszcze z gps są mówi ci prędkość i generalnie jest troszkę takiej zabawy. Dla mnie to jest zabawa, natomiast dla koleżanek i kolegów, którzy gdzieś jako poważne hobby traktują sobie jeżdżenie rowerami, to oni oczywiście robią swoje treningi, oni robią swoje interwały, oni sobie mierzą i tak dalej. Także ja tylko mówię z mojej perspektywy, to jest bardziej taki rodzaj zabawy, żeby się nie nudzić, jak sobie tam do Pruszkowa jadę, tak jak mówię, no ale, ale to są oczywiście sprzęty, które gdzieś tam służą, służą ludziom. Aha, i jeszcze jedna taka uwaga, no oczywiście najprościej z tą nawigacją na komórce jest ten sposób, że ja mam po prostu w uchu słuchaweczkę i to przez tą słuchaweczkę słyszę skręć w prawo, skręć w lewo, bo mimo, że ta moja komórka ma w miarę czytelny wyświetlacz, to jednak w taki upał, jak był wczoraj, w takie słońce, które gdzieś tam świeciłoby w Wrocławiu, to dużo łatwiej było mi zrozumieć przez słuchaweczkę, gdzie mam jechać, niż gdzieś tam spoglądać na mapę, kurczę, która to ulica, czy to krzywoustego jeszcze, czy jeszcze nie krzywoustego, czy mam zjechać tutaj koło tym? koło centrum handlowego korony, czy mam, czy mam nie zjeżdżać, tak? Także, także tutaj też słuchoweczka bluetoothowa, to też taki, taki dobry zestaw, który mi tutaj gdzieś pomaga. No i to, jeśli chodzi o to, co chciałem wam tutaj podpowiedzieć, czy podzielić się takim moim świadectwem tego, w jaki sposób pomaga mi smartfon na rowerze, tak jak mówiłem, no w mojej sytuacji jest to tyle specyficzne, że ja mam tego składaczka 20-calowego, który służy mi do tego, żeby tutaj z domu dojechać na bliższej stacyjki kolejki dojazdowej, składam go, potem Warszawa Centralna, wrzucam go, albo wykupuję miejsce rowerowe, więc sobie wisi na stojaku rowerowym, albo go pakuję w pokrowiec jako bagaż, kupuję większy bilet bagażowy, jedzie sobie tym Pendolino czy Intercity czy czymś innym, do Wrocławia, Krakowa, Trójmiasta, czy yy, gdziekolwiek indziej. Tam go rozkładam i tam się na miejscu yy, poruszam tym rowerem. Potem znowu go składam i wracam. Także to jest jakby mój taki większość kilometrów, które robię na rowerze, to robię w ten sposób, część tych kilometrów, jak mówiłem tutaj, ja mieszkam w Nadarzynie, mamy z Olegiem biuro, w którym się nieraz, nie dwa spotykamy w Pruszkowie, więc to jest taka, taka trasa mi znana, więc tutaj tam się mogę troszkę bawić tym kadencją, czy mierzeniem sobie różnych parametrów dla, dla urozmaicenia sobie jazdy, no i tu jeżeli mam jakichś znajomych, których gdzieś odwiedzę w weekend, a tu do kogoś tam na kawę, do kogoś na basen wyskoczyć itd., no to wtedy mi dziś te aplikacje pomagają, takie właśnie jak aplikacja Komut. Witam tych z Was, którzy się tutaj w międzyczasie przywitali. Albert, cześć wszystkim, witam serdecznie. Descartes Kain, witam, panie Bernardzie, witam Was serdecznie, moi drodzy. Słuchajcie, no czas na Wasze refleksje czy na Wasze opowieści. Tutaj Jakub właśnie mówił, że, że ma rower z licznikiem. Sigma. Ja też wiem, że niektórzy na tyle poważniej traktują jazdę rowerem, że mówią no dobra, ale wiesz, no komórka to nie wszystko. Warto zwrócić uwagę, że, że lepiej sobie można sprawić po prostu taki licznik, taki komputerek, który będzie Ci służył na rowerze. No i pytając tych, którzy gdzieś są troszkę bardziej zawodowo jeżdżą niż ja i słuchając też ich opowieści na YouTubie, to pierwsza ich uwaga jest taka, mówią, słuchaj, no jeżeli ty sobie Bernardzi gdzieś tam wyskoczysz z pociągu na Wrocławiu Głównym masz te 7 czy 8 kilometrów przejechać, to wiadomo, że ta bateryjka twojej komórki wystarczy. Gdzieś ją sobie doładujesz pewno z powerbanku, jak będziesz tam w restauracji czy na spotkaniu, nie doładujesz, wrócisz, przejdziesz tej pół godziny, tam godzinę i, i to będziesz, będziesz jechał, a kolega mówi, no wiesz, ale jak ja wyskakuję w teren i ja jestem na rowerze 3, 4, 5, 6 czasami godzin, to no. Komórka bardzo szybko się rozładuje, a nie chce się znaleźć gdzieś po środku jakiś bezdroży z komórką, i wtedy kupują ludzie te bardziej profesjonalne liczniki. Tutaj jeszcze a propos kadencji, Pan Jakub mówi, bardzo zwróci uwagę na kadencję. Wyższa kadencja, oczywiście bez przesady, pomaga chronić stawy, mniejszy nacisk na najwyższym punkcie, obrotu PDM. Fajnie, że Pan to powiedział. Bo ja też właśnie o tym czytałem, tak, że, że tutaj ktoś mówi, że ten wiatr we włosach poczuje, jeżeli gdzieś będzie na tym takim biegu, gdzie ta kadencja może będzie mniejsza, będzie duży nacisk, ale to podobno jest długofalowo niezdrowe. Na jakimś forum czytałem, że ktoś, kto już wiele, wiele lat jeździ rekreacyjnie rowerem, mówi: słuchajcie, dlaczego? Ja dopiero na starość się o kadencji dowiedziałem, gdy, gdy już po prostu mam nogi w kiepskim stanie, bo po prostu gdzieś tam nie wiedziałem. On pisał o tym, że trzeba zwrócić na kadencję, czyli starać się, żeby ona była wyższa. Co to oznacza? Że po prostu, jeżeli czujesz, że jest ci już ciężko pedałować, to po prostu tak zmieniasz przerzutki, żeby w miarę szybko czy w miarę regularnie, ale dość szybko pedałować bez dużych obciążeń. Także myślę, że, że to jest ciekawe. Tutaj Dekar pisze: chyba strawa jest najbardziej profesjonalna, apka na rower. Osobiście używam i polecam. O tak, ci moi znajomi, którzy faktycznie traktują rower tak mocniej rekreacyjnie niż dojazdowo, czyli faktycznie sobie jakieś tam trasy znajdują, żeby sobie tymi trasami pojeździć, nawet się pościgać z innymi, pościgać się wirtualnie, bo ktoś mi to wyjaśniał, że na strawie to działa w ten sposób, że wybierasz sobie jakiś odcinek, który masz przejechać. Ty Przejeżdżasz i ten system robi ci ranking w porównaniu też z innymi, z którymi działali. Także to, to nie są póki co moje klimaty, więc ja gdzieś tam sobie kiedyś strawę zainstalowałem, widziałem jak ona działa. Natomiast z tego co słyszycie do mojego używania roweru, to y, strawy nie używam, ale, ale faktycznie no, strawa jest z tego, co słyszę, jedną z najbardziej popularnych aplikacji dla osób, które spędzają na rowerze rekreacyjnie czy półprofesjonalnie sporo czasu. Także bardzo tutaj serdecznie dziękuję Dekart za za wspomnienie zaspomnienie wspomnienie strawy, także no fajnie, że tutaj wspominacie moi drodzy właśnie o tych rzeczach, bo właśnie z tą, z tą kadencją, gdzie ja tak jak wspomniałem, że, że sobie próbuje się pilnować, żeby, żeby równo gdzieś tam uderzać w te, w te pedały, a tej warto co Pan mówił, nie, że to też nie chodzi, nie chodzi tylko, żeby równo, ale też, żeby w miarę ona była wysoka. Dobrze, jeżeli, o tutaj jeszcze mamy głos od Dariusza Morawskiego, który pisze, akurat w tym temacie kompletnie nie mam wiedzy, Wolę więc posłuchać kogoś bardziej doświadczonego, Mm -hmm. Ja tutaj wczoraj jadąc, pociągiem właśnie Wrocławskim sobie oglądałem parę filmików facetów, bo tak nie byli faceci, których oglądałem, którzy widzę, że na rowerze wiele, wiele godzin spędzają. I troszkę gdzieś tam tej właśnie wiedzy od nich liznałem. Li no, ciekawe, ciekawe doświadczenie. Tutaj de kain ostatnio korzystałem z niej, czyli ze strawy, robiłem trasę. Z Barcelony do Curychu. codziennie około 130-160 kilometrów dziennie. Spanie na dziko, po plażach, kemping, świetna przygoda. O kurcze, ależ, ależ niezwykłe. Ileż to, ileż ci to zajęło? descartes Kain z Barcelony do Curychu? 136 km dziennie na szosie. No to już, ja już nie wiem, tak sobie próbuję wyobrazić, jaki jest dystans między a Barceloną a Zurychem, ale tak na chłopski rozum pewno około tysiąca kilometrów bym tak strzelał, ale, ale, ale nie wiem. No to, to faktycznie kurczę, niezłe. Spanie na dziko po plażach, kempingach, świetna przygoda. Hmm, nieźle, nieźle. No to tutaj widzę, że, że mamy tutaj widza, który nam sporo może powiedzieć o tym, do czego. Można wykorzystać aplikację. I rozumiem, yy, Descartes, że korzystasz ze, ze strawy, ze smartfona, czy, czy, czy z jakiegoś komputera pokładowego licznika, który gdzieś, czy no tak, teraz jak to zadałem, to pytanie sobie zdałem, że pewnie z jakiegoś licznika, no bo skoro 130-140 km dziennie jesteś na szosie, to pewnie ta bateryjka z tego smartfona by szybko padła, więc, więc przypuszczalnie, przypuszczalnie gdzieś tam coś masz wpiętego yy, konkretnego. Bardzo dziękuję za to, że to podzielenie się. Nieźle, nieźle tutaj, ten, niezła, niezła historia. Codziennie 130-140 km na, na, na szosie. Super, świetnie. Mhm. Moi drodzy, zachęcam też już po obejrzeniu tego filmu do dyskusji tutaj na dole na YouTubie też komentarze, pytania, jeżeli będziemy potrzebowali jakiś temat rozwinąć, któryś z tych, których tutaj żeśmy troszkę liznęli, to też możemy kiedyś zrobić osobne spotkanie. Tutaj Jakub Kuc. Strawa jest super, do tego robi świetne podsumowania. aplikacja na telefon używam głównie przy krótkich, rekreacyjnych przejazdach z dzieckiem w foteliku do jazdy, wystarcza mi Sigma. Mhm. No z dzieckiem w foteliku też, też pamiętam te te, te czasy, gdzie właśnie y, lata 90., tak, potem początek 2000, tutaj nasze małe dzieci, to, to jeszcze w Polsce, foteliki, a potem, jak my się, przeprowadzili do Szwajcarii, to tam z kolei y, w tej jeszcze w Polsce nie było tych wózków przyczepianych do roweru. Myśmy sobie sprawili, to jest dość popularne, że były w Szwajcarii te wózki przyczepiane do roweru, i wtedy dwójka dzieci w takim wózku przypiętym do roweru y, jeździła. No ale to tam wtedy te standardy ścieżek rowerowych były dużo wyższe niż w Polsce. Dzisiaj ścieżki rowerowe bardzo, bardzo fajne w Polsce. Także pozdrawiam tutaj Jakub Kuc z, z Dziećmi w Foteliku. Moi drodzy, to myślę, że tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Myślę, że to jest ten Dobry czas, czerwiec, potem lipiec z wakacje, czas na to, żeby spędzać czas na świeżym powietrzu, na rowerze. Tutaj dziękuję Wam za Wasze komentarze, za aktywny udział. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia, do usłyszenia na kolejnych spotkaniach. Cześć, cześć.